Witajcie. Dzisiaj, właściwie nie dzisiaj, wczoraj kupiłem 100 kg gorczycy. Także tutaj jest w takich workach 25-kilowych. Jest to gorczyca biała. Pójdzie na siew. Przy czym nie bardzo wiedziałem, jak to tutaj, ponieważ to jest w ogóle nowość dla mnie absolutna. Więc nie wiedziałem za bardzo, czy dać to na poplon, czy dać to na ziarno. Więc wysieję w terminie ziarno. I zobaczymy, jak to się po prostu zachowa, a w sytuacji, kiedy po prostu będą słabe przyrosty, czy też tam po prostu coś się będzie niedobrego działo, wtedy po prostu pójdzie to na poplon. No i coś posiejemy wtedy na tym miejscu innego. Tak czy inaczej, roślina bardzo fajna, pięknie wzbogaca glebę, zastępuje około 20 ton obornika na hektar, także myślę, że zakup dobry. Ale to tylko taki dzisiaj wstęp do gorczycy, ponieważ dzisiaj nie będziemy z nią chyba nic za wiele robić. Za to idziemy do 60. Zaraz dowiemy się, o co chodzi. Witajcie! Przywitałem się z wami jeszcze raz, bo po prostu bo lubię. Godzina 7 rano, jak na tą porę roku to dosyć wcześnie. Ale słuchajcie. Stała się tutaj awaria. Zobaczcie, ten kabel tutaj się urwał. Było to poklejone, ja tego nie zwróciłem uwagi na to wcześniej. Urwane było tutaj to ucho od Bendixu. No i zajmiemy się dzisiaj robieniem, wymianą tego. Żeby to wymienić, trzeba zdjąć rozrusznik. No i tym się zajmiemy. Można by to właśnie próbować bez, ale tam jest taka zapadka, która po prostu będzie nam przeszkadzała, bo trzeba ten ucho tego Bendixu, ja wam pokażę, bo tutaj mam drugi. O, widzicie? To uszko byłoby po prostu ciężko założyć tam. No i stąd po prostu zdejmę ten rozrusznik, to będzie dużo szybciej. Nowiutki, akurat znalazłem taki, pewnie przy których zakupach trafił się. Także zamontujemy tego. Ale zanim to zrobimy, słuchajcie, i zanim będziemy rozkręcali, idziemy po stół. Będzie wygodniej. No, stół przygotowany. Narzędzia przygotowane. Mam nadzieję, że jak będzie coś potrzebne, to sobie z szopy dobiorę. Bendix gotowy. Miejsce na rozrusznik. Zabieramy się do rozkręcania. Najpierw tutaj, zanim go odkręcę tutaj te kable. Muszę tylko się dobrze przyjrzeć, jak tutaj to jest zrobione, bo potem będę musiał inaczej odtwarzać film, żeby to powtórzyć, ale to sobie z tym poradzimy, bo widzę, tak, tu jest tylko niebieski do małej śrubki i dwa czerwone tutaj do tej dużej, poradzimy. Tak, tutaj potrzebna będzie 17, a tu jakieś maleństwo, chyba 6. Dobra. Chyba, że nie, to jest przykręcone. Dobra, idziemy po klucze. Tu 17 może, ale kombinerki też będą potrzebne. Kombinerki będą potrzebne. Tutaj mam malutkie klucze gdzieś. Różne. I coś sobie tu uszykujemy. Co to mamy? 6 akurat. Nie jestem pewny, ale w razie czego podejdziemy po drugi. Sprawdźmy. No nie, 7 jednak, a nie 6. Dobra. Ten jest troszkę za mały. Ale gdzieś tu 7 musi być. Co to jest? To jest 8 chyba. Ale 8 też weźmiemy, zobaczymy, co to jest ten. To jest. Kurczę, nie widać. Też 8. To jest 9. Co tu mamy? 9 z 8. Co tu mamy? 7 z 6. No i o to chodziło. Dobra. Widzicie, patrzcie, tyle kluczy,
A co to za klucz jest w ogóle? Tak, nie pamiętam go. Z Indii. Indyjski. No, popatrzcie. Indyjski klucz nie nawet trafił. O. Teraz nie mamy czasu na odbieranie telefonów. No chyba, że odbierzemy, bo to jest ten kolega. Siemandero, nagrywam film właśnie. Kabelki podłączane. Jeszcze tylko ten duży plusowy, ale to muszę na dwie ręce, ja teraz z tobą gadam, nie mam jak. Dobra, dzwonimy się później, bo teraz będzie akcja, proszę ja ciebie i mam nadzieję, że dzisiaj jak się to wszystko uda poskładać, to pójdzie do tego, do internetu. No, ale wracając, słuchajcie, tutaj do tego odkręcamy tutaj te przewody. O. Tutaj ten duży. No to chyba coś z tym zrobimy, co? No nie bardzo mi się to podoba. O, i to jest ten element właśnie tu od tego, który wyleciał. I trzeba będzie z tym zrobić tutaj porządek, ale zanim zrobimy porządek, to trzeba będzie, słuchajcie, odkręcić rozrusznik. Nie wiem, czy to widać. O, może tak będzie lepiej. Jarek to wie, jak takie rzeczy robić. Mi zaraz podpowiedział. No trzeba, słuchajcie, to zrobić, bo nie ma jak odpalać ciągnika. No przecież to tak... Ileż można tak jeździć? Druga sprawa. Trzeba będzie zajrzeć do alternatora. Jeszcze zobaczyć, co go boli. O! I tu już mamy rozrusznik na wierzchu. O! Widzicie, tutaj zęby są ładne, wszystko niewybite, niewytarte. A co tutaj? Trochę pochrapane. Ale też tam nie widać jakoś, żeby wieniec ładny. Tu trochę oliwy wyszło, ale to pewnie wtedy po tym oraniu, co on tak dostał lanie. To w każdym razie zostawmy na razie. Zajmijmy się tutaj tym sprzętem, bo to dla nas jest temat najważniejszy. O, co to? Aha, bo to 19. I wymieniamy, ściągamy Bendix. Ciekawe, czy to by się dało naprawić. Jakby to tak założył, ja nie wiem, jak to wygląda, chociaż wystarczyłoby to chyba. Ale nie będę sobie tym głowy zawracał. O. No co jest? O, jeszcze kawałeczek. O, jest, wyszło. Dobra, gdzie on się tu przykręca? Tu się od frontu przykręca. Dobra, idziemy po śrubokręt. Idziemy po śrubokręt. Tu jest jeden taki, ale on jest trochę słaby. Raczej taki za miękki. Weźmiemy ten. Ten będzie lepszy. O. Tu puściło. Raz. O. I dwa. Już sprężyna go wypycha, jest ok. O. I dwa. Tu podkładki nie ma, ale to nic. No i wyciągamy. Jak on to tam wygląda? O, popatrzcie, tu jeszcze takie, kurcze, atrakcje są do tego. Aha, bo ten jest inny i ten jest inny. Chyba, że to też ma tutaj być. Widzicie? No i co teraz? Jak ten jest taki? Zobaczmy, co tam w środku.
Aha, i on się ma o to tutaj zaczepić. No to myślę, że sobie z tym poradzimy. Zaczepił się, czy się nie zaczepił? O, to jest pytanie. Nie, nie zaczepił się. O. No ciekawe, czy da radę. Cholera, nie wiem, czy to jest to samo. No, wygląda na to samo. Tylko tu jest inny ten sposób mocowania tego. Taki z tym, a tu jest bez... No patrz, nawet tutaj nie byłoby jak tego zmienić, gdybym chciał to tutaj wrzucić, bo nie ma jak. No musi pasować, no nie ma wyjścia. Chociaż nie widzicie, tu on ma boczne. Oj, będzie bida. On tutaj nie wejdzie na śruby. Bo ten ma tutaj blisko, a ten ma dosyć daleko. Także to nawet nie ma co go chyba montować. Ale... Zobaczmy jeszcze. No, bo on tutaj, widzicie, wystaje i nie przykręcę go dziada. Trzeba poszukać jeszcze innych bendixów. Zobaczymy, co my tu mamy jeszcze, bo tu mam kilka rozruszników. No i teraz sprawa nam się trochę skomplikowała, bo trzeba będzie chyba pojechać do sklepu po... A widzicie, bo to jest zetorowski. I do zetora jest trochę inny. I do 60 jest trochę inny. Zobaczmy, co tu mamy. O, to jest zetor, widzicie? I dlatego on jest inny. Ten też jest zetor. No ten jest tutaj rozwalony. Temu też tutaj to lata. No nie mniejsza z tym, ale te z tymi bokami to są zetorowskie. A nam jest potrzebny rozrusznik, znaczy bendix od 60. I nagle robi się kłopot, słuchajcie, bo chyba takiego nie mam. Trzeba przejrzeć jeszcze. Ten jest na pewno zetorowski, bo to byłoby to z tym, z rozrusznikiem. Może tu gdzieś w tych gratach, szpargałach bym coś znalazł, ale o, tam jest jakiś rozrusznik. Ale też zetor. To odpada. To odpada i w tej sytuacji trzeba będzie mi chyba jechać do sklepu. Bo tu mam same graty zetora. Tu mam same graty zetora. Nic takiego nie znajdę. Tutaj też mam graty. Też mam graty zetora, ale też jakiś alternator się znalazł. Trochę uwalony. Trzeba by go sprawdzić, podłączyć pod ten. I czy ładuje. Pod czujnik taki. Tam tłoki, duperele. O, popatrzcie. No i jest. Jest rozrusznik, tylko ciekawy, znaczy ten mówię. Jak on się nazywa? Bendix. 24 V? Co to ma być? Czy mi się zdaje, czy tu jest jakaś... No 24 VE 10 A24. A ten? 12. No i kurde, to nie to. No i to jest 24 V. To nie będzie pasował chyba, co? A już miałem nadzieję, że to będzie pasowało. A tu widzicie, on jest wkręcony w tym miejscu. I ten jest tutaj taki sam i to jest to. Tu by sprężynę przełożył i by poszło, tylko teraz... No chodzi ładnie tu.
Dobra, zobaczymy, co to jest warte. Słuchajcie, cały czas gadam o Bendixie. No mniejsza z tym. Tamta 24V nie pasuje, nie może być, musi być 12. I postanowiłem, ponieważ nie będę jeździł, zanim ja pojadę, to już naprawię za ten czas. Tu mam, słuchajcie, pistolet plastikiem. Tu ułożyłem to w ten sposób, tak jak ma być. Zaleję dodatkowo, wezmę zaraz, słuchajcie, opaskę, wleję w to plastik i musi trzymać. Skoro to działało na taśmę klejącą, to na opaskę z plastikiem zadziała tym bardziej. Także zobaczymy, jeszcze wezmę ten, może jakąś lepszą opaskę znajdę. O, ale przydałby się krzyżakowy chyba do tego, będzie lepsze. Zobaczymy, czy ten nie jest za mały. A to jest za małe trochę. Ale jakby to popuścić, to może będzie dobra. Tylko tyle, że słuchajcie, jak ja to zwiążę opaską, to czy tutaj nie będzie przebicia? A to byłoby głupie. Nie, nie daję opaski. Bo to niby jest izolator. A to dam opaskę. Dobra, klej się grzeje, słuchajcie. O, pyk. Bo tutaj nie ma takiej potrzeby, żeby to się, jak to było tak, to śrubka była tak, to będzie tu. O, gdzie ten gad wyłazi? O, pyk. O, i założone. Także nie było jakiegoś specjalnego. Problemu, widzicie. A z tamtym to bym miał kłopot, bo to nie było to, co trzeba. O. Jest. Śrubokręcik. I teraz tutaj trafić w te śruby. Te dziury, otwory. O, jest, złapał jedno. Złapał chyba, nie. Tego jeszcze nie złapał. Widzicie, tutaj nie złapał też. O, to jest już dobrze złapane. Tu też. O. Tu złapane. Tu złapane. Dobra, jest. No i teraz tu sobie podstawimy klucze, żeby on nam się nie bujał. I trzeba to tylko teraz porządnie zalać. Mam nadzieję, że ten plastik tutaj, o, widzicie, przynajmniej na jakiś czas spełni swoją rolę. Będzie więcej czasu na takie rzeczy. To się tym zajmę lepiej. O. Bo to chyba chodzi o to tylko tyle, żeby tam się zwarło to. O ty gadzie. Żeby przy okazji tu chyba woda nie leciała, co?
Czy jak to jest? Odcinek z cyklu jak nie robić? No i właściwie to byłoby na tyle. To było na dole. Teraz tylko zakręcić rozrusznik z powrotem na miejsce i zobaczymy, jak to się... Aha, bo tu jest to. Tak myślę, bo przecież ten element, słuchajcie, on tu w ogóle nie pracuje, nie? Ja go jeszcze tutaj doleję, bo widzę, że się zrobiło coś, jakaś dziurka. O. No i ten. I on tylko praktycznie jest w stałym miejscu. On ma tylko, on działa tylko przez ten moment odpalenia. O, tu już jest dokręcone. Teraz go tu zapakujemy. Dwa. No, to siedzi. I teraz jeszcze 17. Aha, tego stację można już wyłączyć. Widzicie, nawet takie w życiu bym nie podejrzewał, że to mi się kiedyś przyda. Dla młodego kupiłem ten klej, on się tam bawi. Różne rzeczy robi. I zobaczcie, a tutaj tak nagle taka sprawa, że i mi się przydało. Tylko kwestia tego, przydało się, przydało, ale czy będzie po prostu, czy to zda egzamin, no to powiem wam szczerze, że jeszcze tego nie wiem. Okaże się zaraz przy pierwszym odpaleniu. No i słuchajcie, powiem wam tak. Były trzy śruby, to będą trzy śruby. Nie jest to zbyt wygodne tutaj mocowanie tego, podłączenie, przykręcenie, ale jest. No i słuchajcie, to tutaj jeśli chodzi o temat rozrusznika, to będzie załatwiony. Zaraz jeszcze to sprawdzimy, bo odpalimy 60-tkę. No jedziemy tutaj z tym, słuchajcie, tak to założyłem tutaj, podkładkę dorzuciłem, bo nie było tej podkładki tutaj, co czarną widać. No i co, tutaj trzeba odsunąć tą opaskę, żeby nie było zwarcia, więc to ta po prostu ona pójdzie. Być może ją później zdejmę, ale dopóki ten plastik tutaj będzie zalewany, bo muszę to zrobić jeszcze raz, słuchajcie, to no nie jest to taka prosta sprawa, jak myślałem.